Największą wartością mojego życia to jest spotykanie tych ludzi i byciu z nimi przez tą krótką chwilę w tak głębokiej relacji, również obserwowania ich życia, bo też spotykam ich w ich środowisku, w ich domach, z ich rodzicami, na koniach, gdzieś w wiejskich ich chatach. Jest to niezwykłe, tego się na pewno zdjęcia też tego nigdy nie oddadzą, bo mi też na tym nie zależy. Mi zależy na tym spotkaniu z tą osobą, bo mam tą możliwość i jestem tam. I jestem dla nich i ja wiem, że jak jestem dla nich, to oni, nawet jeżeli z początku przyzwyczajeni są i do innych portrecistów, do dziennikarzy, którzy może tak głęboko nie podchodzą do relacji jak ja, to zaczynają się update'ować do tej sytuacji, że jest wyjątkowa i oni zaczynają być też dla nich. Się, tak. Może nawet właśnie potrafią się wyzwolić z tych swoich, prawda? Ograniczeń. Tak, absolutnie. A propos energii, o której powiedziałaś, ci, którzy się nie mają znajdować przed Twoim obiektywem, oni się nigdy nie znajdują. Czyli ja właściwie takich celebrytów, powiedzmy, nie takich w złym słowa tego znaczeniu nie fotografuję. Na pewno. Czy nie miałeś złego doświadczenia z żadnym celebrytem? Nie, bo oni nie trafiają przez mój obiektyw. Nikt nie chce, żeby ich portretował. Także. Boję się ciebie. Wiesz co, może to na mnie dochodzi, że ktoś się boi w ogóle, ale myślę, że obnażam trochę sprawy. I myślę, że nie każdy jest na to gotowy, nie każdy chce. Ja też nie jestem gotowy do takich spotkań, a natomiast jestem gotowy do spotkań z ludźmi, którzy widzą rzeczywistość w podobnych barwach jak ja. To jest tak wyjątkowe spotkanie, więc nazwiska nawet nie mają tutaj znaczenia. A w dokumentalnym filmie, który mi wspomniałeś, Kapo Gabolete, gdzie realizowałeś pierwszy projekt, powiedz może więcej o tym projekcie z koleżanką, tak, po fachu. Właśnie tam mówiłeś o improwizacji, o tym kontakcie z tym człowiekiem, no bo tam jaki był problem? Problem językowy. Czyli nie tak jak zawsze jesteś przyzwyczajony, że rozmawiasz tylko z sobą i też słowa pomagają zrozumieć tylko osobę, tylko totalnie feeling. Po prostu jak sobie radziłeś właśnie z osobami, z którymi nie mogłeś porozmawiać w jednym języku? No to jest wyjątkowa sytuacja, bo zawsze starałem się znajdować miejsce, gdzie po angielsku mogę porozmawiać, ale rzeczywiście zdarzają się, bo w Indiach jest trudno i na tym Capo Verde też to nie było łatwe miejsce do takich pokonywania swoich barier, bo nagle jednak znajdujesz się w tej sytuacji. Jeszcze ja jestem dosyć wstydliwą osobą i dla mnie podejście tak do osób, które tak jak na tym Capo Verde na przykład mają rodzinny piknik i nagle wchodzisz z aparatem do nich, to nie jest taka dla mnie oczywista i łatwa sytuacja. Ja muszę też sobie przerobić różne emocje związane z moją własną osobą. Funkcja oczywiście fotografa i projektu zawsze pomaga, ale pomogło mi to też na tak innych płaszczyznach, że ja sam teraz mam taką potrzebę do, bez aparatu absolutnie, do podchodzenia i rozmawiania z ludźmi. To jest wyjątkowe, bo jednak kiedyś mnie to krępowało, a teraz... Czyli to Capo Verde jakby było przełomem też. To Capo Verde, ten był projekt amerykański mniej, no bo tam jednak z każdym się mogłem porozumieć, ale nie, wcześniej byłem też na Dominikanie. I to jest coś takiego, że znajdujesz się w tym miejscu i okazuje się, że rozumiesz tych ludzi, chociaż nie mówisz tym samym językiem, prawda? No, to od tysięcy lat się ludzie też tak porozumiewali gestami, mimiką, uśmiechem, ale jest coś takiego szczerego w twarzy drugiej osoby, która nie chce wykorzystać, bo jest ten zawsze problem, że teraz my się boimy tych obcych ludzi, bo oni właściwie zawsze coś chcą od nas, że bardzo mało ludzi jest absolutnie bezinteresownych. Może dlatego trzeba gdzieś daleko wyjeżdżać, gdzie ci ludzie jeszcze nie są jakby tak zmanieryzowani tym współczesnym światem. Bo rzeczywiście dzisiaj na ulicy, tylko w mieście europejskim pewnie myślę, że warto wyjeżdżać, ale na co dzień żyjemy tutaj i ja nie jestem za poszukiwaniem swojego miejsca na siłę, to miejsce już jest tutaj. Nie mówimy oczywiście w krajach, tak jak na Dominikanie byłem, gdzie ludzie też żyją, wiesz, trochę jak niewolnicy na plantacjach cukru, więc to było bardzo jakby smutne doznanie, ale mówimy o wolnym świecie, że zawsze mamy tą wolną wolę, żeby zmienić coś w naszym życiu i
ta praca nad sobą i ten uśmiech w Warszawie zatłoczonej, śmierdzącej i szarej w korku, on definiuje tak naprawdę, kim jesteś, a nie to, kiedy jesteś na wakacjach, wiesz, w tropikach, kiedy wszystko jest idealne, nigdy się nie dzwoni. Ta codzienność definiuje twoją radość wewnętrzną życia i wtedy zmiana miejsc, ona jest fajna, ale ona jest tylko cały czas dodatkiem do ciebie. Ona cię buduje, ale ty już jesteś zbudowany. Ona nadbuduje twoją rzeczywistość, ale te doświadczenia dogłębne muszą być na co dzień, bo inaczej w ogóle bardzo łatwo, zresztą to widać teraz w świecie, że bardzo łatwo ludzie się załamują w różnych płaszczyznach życia, że jeżeli cokolwiek przestaje im się układać, oni od razu gdzieś w cudzysłowie w depresję popadają, a tak naprawdę nie ma definicji szczęścia, nikt go nie zdefiniował. Właśnie szczęście to dla mnie... To jest bardzo skomplikowana kwestia, a teraz wszyscy chcą znaleźć receptę na szczęście. Nawet jest znaleziona, jeżeli masz cudowną rodzinę, pieniądze, mieszkasz w pięknym miejscu, jeździsz cudownymi samochodami, masz cudowną pracę, ale ja takich ludzi fotografuję bardzo często i uwierzcie mi, one nie są szczęśliwe. Szczęście jest wewnętrznym doznaniem, jest dla każdego dostępne. Czyli nie to, co jest w nas i ta świadomość tego, co jest w nas, prawda? Bycie świadomą samego siebie daje już w jakiś sposób satysfakcję. O, w ogóle obserwacja, tak. Obserwacja siebie na co dzień daje satysfakcję, bo my jesteśmy. Jak to moja 11-letnia córka już od kilku lat i powtarza, tato, ale my jesteśmy. Jak to jest, że jesteśmy?